jedną z najważniejszych koncepcji, które miały wpływ na rozwój światowej myśli geopolitycznej, była i jest koncepcja Heartlandu. Jej autorem był urodzony w 1861 roku brytyjski geograf Halford Mackinder. Ukończył on Uniwersytet Oksfordzki, był założycielem i rektorem London School of Economics, członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, a także brytyjskim dyplomatą. Pełnił ważną funkcję wysokiego komisarza brytyjskiego przy Armii Białogwardyjskiej generała Antona Denikina w okresie wojny domowej w Rosji. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że kontaktował się w tamtym czasie z ważnymi polskimi politykami, takimi jak Roman Dmowski w Paryżu czy Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski w Warszawie. Wówczas to starał się, dodajmy bezskutecznie, skoordynować operacje militarne Armii Polskiej i Armii Białej Rosji. Swoją koncepcję geopolityczną Mackinder modyfikował podczas swojego życia. Przedstawił ją trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1904 roku, następnie w 1919 i ostatecznie w 1943. Najważniejsze elementy tej koncepcji zostały zaprezentowane w 1904 i w 1919 roku. Po raz pierwszy na łamach swojego dzieła pod tytułem Geograficzna oś historii Mackinder zwrócił szczególną uwagę na pewien obszar świata, który miał jego zdaniem kluczowe znaczenie dla biegu dziejów. Tym obszarem była północno-wschodnia część Eurazji. Ta część, z której wychodziły na przestrzeni dziejów najważniejsze ekspansje ludów stepowych, ludów nomadycznych. Był to obszar niedostępny dla mocarstw morskich. Obszar ten Mackinder nazwał mianem obszaru osiowego, obszaru rdzeniowego, mianem takiego sfożnia osi dziejów. Użył tutaj anglojęzycznego terminu pivot area, obszar osiowy. Był to obszar kluczowy dla prowadzenia tak zwanej wielkiej polityki. Tę koncepcję, tę myśl rozwinął na łamach swojej książki pod tytułem Demokratyczne ideały a rzeczywistość, wydanej w 1919 roku. Wówczas to termin pivot area zastąpił mianem terminu heartland. Heartland, czyli serce lądu, serce kontynentu, obszar centralny. Na łamach swojej książki przedstawił geopolityczny model świata. Model ten składał się przede wszystkim z tak zwanej Światowej Wyspy. Światowa Wyspa była to połączona kontynentalna masa Europy, Azji i Afryki. Uważał ten obszar za kluczowy w całej historii ludzkości. Obszar, który skupiał największą część demograficzną świata, a także generował najważniejsze wydarzenia dziejowe, które miały wpływ na losy świata. Wokół Światowej Wyspy był obszar zewnętrzny. Były wyspy takie jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia, a także Wielka Brytania. Wielkiej Brytanii nie zaliczał do Światowej Wyspy. W ramach Światowej Wyspy wyszczególniał wspomniany już wcześniej Heartland, czyli północno-wschodnią część Azji, obejmującą także Europę Wschodnią. Wówczas to narodziło się słynna teoria, czy słynne prawo geopolityczne. Mackinder twierdził, że ten, kto panuje nad wschodnią Europą, ten włada Heartlandem. Ten, kto panuje nad Heartlandem, włada Światową Wyspą, a ten, kto panuje nad Światową Wyspą, włada światem. To najsłynniejsze prawo geopolityczne, ta najsłynniejsza koncepcja była później bardzo silnie rozwijana przez wielu geopolityków, zarówno niemieckich, amerykańskich, francuskich czy rosyjskich. Miała bardzo ważny wpływ na kształtowanie się myśli strategicznej amerykańskiej i sowieckiej podczas zimnej wojny. Koncepcja ta zakładała, że mocarstwo, które zdobędzie kontrolę nad wschodnią Europą oraz północno-wschodnią Azją,
może stać się aktorem dominującym na scenie światowej. Koncepcję tę Mackinder rozwinął jeszcze w roku 1943, zwracając uwagę na znaczenie nowych technologii, na znaczenie nowych technologii militarnych, jak chociażby lotnictwa, które pozwalają zrównoważyć ten dysonans sił przez mocarstwa morskie, a także zwrócił uwagę na dążenia mocarstwa panującego nad Heartlandem do wyjścia na ciepłe morza. Uważał, zaczął doceniać w roku 1943 znaczenie obszaru tak zwanej strefy wewnętrznej, obszaru brzegowego, okalającego Heartland. Uważał, że mocarstwa morskie powinny robić wszystko, co w ich mocy, aby nie dopuścić do opanowania przez mocarstwo kontynentalne właśnie tego obszaru brzegowego. Koncepcja ta zaważyła w sposób silny na myśli strategicznej okresu zimnej wojny i skutkowała pojawieniem się uzupełniającej jej koncepcji, koncepcji tak zwanego Rimlandu, która miała wpływ bardzo istotny na kształtowanie się świadomości decydentów amerykańskich i sowieckich w okresie po 1945 roku. Wskazówki bibliograficzne oraz materiały kartograficzne znajdziecie Państwo pod tym filmikiem.